Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej odsłonie Speedruna 4.0. Gry na 10 minut. Komentuję ruchy. Zapraszam i jedziemy. Dziękuję za udział w ankiecie. Sugerowaliście debiuty, jakie grać. Oczywiście będę stosował. Postaram się stosować je wszystkie. E4, E5, skoczek F3. Z atakiem jest obrona. Okej, no to ja myślę, że po prostu jak jesteśmy na tym poziomie, jakim widać, jeśli chodzi o ranking, warto grać posunięcie D4. To jest troszkę inaczej niż partia włoska i od razu przeciwnika możemy według mnie zbić z pantałyku, grając właśnie partię szkocką, tudzież gambit szkocki, w zależności jak przeciwnik odpowie. No właśnie, i widać na załączonym obrazku, że tutaj posunięcie D5 jest zagrane, co nie jest najlepszym ruchem, dlatego że możemy spróbować zbić tu, chociaż goniec na B4 też wygląda ciekawie. Zbicie, zbicie, może C4, hetman E4, goniec na E2 z dobrym rozwojem, aczkolwiek będzie bicie. Zastanowimy się jeszcze chwilkę. Nikt mi tak nie grał w ogóle, na pewno to jest posunięcie nie najlepsze, tylko teraz momencik, zastanawiam się, jak to wykorzystać, bo teraz tak, bicie tutaj, wybicie na D8, no jeżeli odbije król, to tu, skoczek odbija tu, kurczę, posunięcie D5 wydawałoby się takie dobre, nie, zrobimy inaczej, zagramy goniec B5 z opcją roszady, co jest bardzo cenne. Zwiążemy skoczka, nie będziemy podejmować żadnych działań w centrum, a będziemy grozić wybiciem tutaj, bo jeżeli tak, zagramy tu i on na przykład wybije nam tu, to skoczek wybija i będzie bardzo fajnie, będziemy działać na związaniu, to jest proste. Jeszcze raz, goniec B5, a jeżeli nam wybije tu, to będziemy mogli odbić nawet hetmanem, coś ciekawe. I bardzo mocno uderzać w centrum. Tak zrobimy. Goniec B5, czyli wprowadzenie kolejnej figury do akcji. Dłuższe zastanowienie właśnie było spowodowane zaskoczeniem tym posunięciem. Okej, przeciwnik zagrał bardzo szybko, czyli to zwykle bywa tak, że jak się ktoś zastanawia długo w debiucie i zagrywa ruch, a my odpowiadamy bardzo szybko, to prawdopodobnie popełniamy błąd. Prawdopodobnie. Tak się też dzieje. Goniec D7 uważam, że jest błędem, bo teraz ja mogę sobie spokojnie zbić tu. On odbije, ja sobie na przykład zbiję tu, on odbije, ja mu strasznie zepsuję strukturę pionków. Jeszcze się zastanawiam, czy są lepsze opcje, bo takie chyba bicie teraz wchodzi w grę. On odbije tutaj, odbicie tu. Nie, lepsze będzie bicie najpierw skoczka. Likwidacja skoczka, który w centrum dobrze operował. Atakowo pionka bronił swojego. Goniec odbija, ok, i skoczek bije na E5, czyli stępem i z wzięciem pionka bijemy tutaj w centrum. Chcąc zbić gońca i chcemy zepsuć centrum przeciwnikowi. Dobra, to się powinno ułożyć bardzo dobrze. Ok, i bijemy tego bardzo dobrego gońca w tym momencie. I zobaczcie, moi drodzy, szybka roszada gwarantuje nam tutaj na pewno dobrą pozycję. Te pionki są bardzo słabe. Możemy grać poprzez goniec E3, skoczek C3, próbować tego pionka zbić. Znaczy, goniec E3 to jest tak przypadkowo. Posunięcie C5 zostało zagrane, czyli widzimy, że przeciwnik próbuje do nas się tutaj dostać. Ja myślę, że przepchanie pionka jest sensowne. Wyjdzie skoczek, będziemy bronić. Tutaj wieża E1, muszę jeszcze zagrać i zagrać tu. To może mieć sens, bo chcę zachować te pionki zdwojone, żeby one były dalej słabe, ale też mogę C4 przecież zagrać po skoczek na F6. Oczywiście on C6 może próbować podrywać te centrum. Ale się tym też nie przejmujemy, ja mam zrobioną roszadę. Myślę, że C4 będzie solidna obrona. Może przeciwnikowi się odechce tutaj tego atakować. Mocno pionka D5. Oczywiście C6, to wtedy zbijemy. I plus jest taki w tych pozycjach, że przy gońcach czarnopolowych on zostawia sobie pionka na czarnym polu, więc mi będzie łatwiej go w przyszłości atakować. Wieża B8, ok, ma to sens na wolną linię, ale wychodzimy skoczkiem. Na razie się niczym nie przejmujemy. Oczywiście to nam ogranicza troszeczkę gońca i wieża będzie celować w piona, ale to jest tylko chwilowy moment, dlatego że można spróbować zagrać hetmanem tutaj i bronić pionka. Jeszcze dostrzegam takie szachy fajne i wzięcie pionka na A7. O, już to się nie dzieje. Jest hetman na pole D7. Myślę, że hetman C2 z opcją właśnie obrony, a przy okazji tutaj chcemy wziąć, już grozimy prostą groźbą wzięcia pionka na E4.
To się, myślę, że tutaj dobrze składa. Zwróćcie też uwagę na to, że Król Czarny nie ma zrobionej roszady. To jest dla nas bardzo cenną informacją, dlatego że możemy przechodzić do swoich fajnych działań z czystym sumieniem, ze zrobioną roszadą, z wyprowadzonymi figurami. Przeciwnik jest w tyle, więc na pewno ma gorszą pozycję. To jestem pewny. O, znowu się zaczyna taniec Hetmana. No więc zwróćcie uwagę, że możemy jeszcze bardziej wzmocnić, myślę, że tutaj atak, chociaż bardziej mi się podoba to posunięcie, bo tutaj jak zagram wieżą, chociaż nie, wieżą też jest dobrze, dlatego że jak zbiję tu, to będę groził z szachem, bo wieża jest niebroniona aktualnie tutaj, więc hetman będzie mógł ją dosięgnąć, ale tak naprawdę nie będzie mógł jej dosięgnąć. Hetman sobie zablokował gońca z F8, nie wygląda to dobrze. Wieża B4 chce mi zbić pionka, no ja mogę sobie w tym momencie zagrać nawet spokojne B3 broniąc, ale nie ma sensu. Chyba można od razu strzelić tu i grozić wybiciem, więc tak zrobimy, tym bardziej, że hetman broni pola punktu C4, pionka C4. W następnym ruchu jeszcze dołożę mu na dokładkę goniec G5, więc tu będzie miał ogromne problemy. To znaczy problemy już są ogromne, bazujemy wieżą na wolnej linii. To też są częste błędy zawodników właśnie na tym poziomie, że nie zabezpieczają króla i potem z tym królem są problemy, a dopiero potem odkrywają, co się tak naprawdę wydarzyło, i w tym momencie widzimy, że zwyczajnie tego hetmana zdobywamy bez żadnego problemu, bierzemy go sobie wieżyczką, no i teraz ta wieża mi będzie przeszkadzać. A, przeciwnik poddał, to już w zasadzie w sumie chyba najlepsza decyzja z jego strony, po co się męczyć. Okej, okay. Ktoś mówił, żeby zagrać birda. Powiedzcie mi, czy F4 jest bird, opening bird. Tak, zgadza się. Niech będzie posunięcie F4. Oczywiście birda nie będę stosował często, tylko po prostu sobie zagramy go jednorazowo, bo jest to rzadki debiut. Uważam, że w sumie mało potrzebny. Okej, no i co? Skoczek C6. Birda gra się przez G3 i goniec G2, ale na razie widzę, że czarne całkiem sensownie wyprowadzają skoczki. Okej, okay, zawsze można było też wcześniej zagrać C5 i skoczka wysunąć do tego pionka. No, ale ten ruch już najlepszy nie jest według mnie, dlatego że blokuje pionka E7. Myślę, że tu proste zrobienie roszady będzie najlepszym rozwiązaniem. Planem białych jest to, żeby spróbować zagrać D3, dojść do ruchu E4, może skoczek D2, hetman E1, takie rzeczy się gra. O, posunięcie D4. Ja myślę, że ten ruch najlepszy nie jest, bo on za szybko chce coś tutaj zdziałać. Podgryziemy go pionkiem C3, dlatego że jak on zbije, to zbijemy na przykład tym, albo skoczkiem, się zastanawiam jeszcze, ale chyba pionkiem będzie lepiej, bo zbudujemy sobie bardzo silne centrum pionowe. I ta falanga pionów może być bardzo niebezpieczna, a jeżeli on nie zbije tego pionka na C3, tylko go zostawi, no to my to wszystko do końca możemy wybić, zagrać taki ruch. O! D3. Ale powiem szczerze, ten ruch ma sens. Bardzo blokuje mi pozycję, ale mam plan. Zagram E3. Wygląda katastrofalnie. Te figury nie mają powietrza, ale mogę wyjść przez B3, C4 tymi figurami w następnych posunięciach, ale też taki ruch mi się podoba w pewnym momencie, żeby tutaj tego pionka osaczyć. Dlatego zagrałem bardzo szybko E3. Pozycja ma troszkę charakter, teraz no, można powiedzieć, no, robi się zamknięty charakter, ale przede wszystkim zagram zaraz to i to. Dobra, on tutaj chce mnie związać, proszę bardzo. Ja będę chciał rozwinąć figury, to jest bardzo ważne. To jest mega ważne. Jeszcze po tym ruchu muszę uważać na skoczka B4, żeby mi się tu nie wcisnął. Zawsze mam koń A3, ale też najpierw gońca myślę, że tutaj wysunę lekko. No goniec G4, no próbuję ładnie to rozwijać. No powiem szczerze, ładnie. Ładnie tutaj przeciwnik sobie naprawia te swoje błędy i myślę, że całkiem sensownie to wygląda z jego strony. Jednakże w sumie tak teraz patrzę, że mogłem wcześniej chyba H3 zagrać i go zmusić tutaj do tego ruchu. O, posunięcie E5. Bo jeżeli zagram tak i on mi zbije, ja zbiję, on zagra E4. I będą pionki bardzo mocne, więc muszę chyba wybić tu. Tak zrobimy. Oczywiście on odbije skoczkiem, będzie tutaj mocny atak, ale ja to wszystko bronię. Zagram gońcem, żeby zagrać C4 i też celować w skoczka, który mi tutaj bardzo przeszkadza. Ale widzę, że seria wymian przeciwnika tutaj bardziej interesuje, co jest korzystne białymi jak najbardziej, dlatego że w końcówce ten pionek D3 będzie do wzięcia i
prostu będzie pionek więcej. Myślę, że to są proste rzeczy. Może oczywiście zagrać tu na wieżę, to sobie wrócimy tutaj gońcem. Wybitka, zawsze hetman F3 nas tu ładnie od wszystkiego broni. Grunt, żeby może skoczka nie wpuścić na E4, bo to może być bardzo groźne dla nas. Muszę też na to zwracać uwagę. Może pogoniec H3, w ogóle tak się zastanawiam, czy wieża F2 nie jest ciekawszym rozwiązaniem, ale myślę, że w sumie nie, bo tu i będziemy grozić. Posunięcie H5. Dobra, lecimy z C4. H5 będzie groźne, jeśli chodzi o atak. No ja muszę przyznać, że bardzo sensownie przeciwnik gra. Ale moim celem teraz jest po prostu wzięcie tego skoczka. Ten skoczek mi bardzo przeszkadza. Potem wyprowadzę tego skoczka. No, trochę ruchów to trwało, żeby to wyprowadzić, ale trzeba to czynić. Bardzo mądre zagranie, tyle że ja mam skoczek na C3. I tutaj też się ładnie wszystko broni, dlatego że skoczek już atakuje skoczka, figury są w grze i od razu czuć powiew tutaj lekkości w tej pozycji. Jeżeli te figury nasze wyprowadzimy, będę często to powtarzał aż do znudzenia, bo to ma być edukacyjne, moi drodzy. Trener powinien powtarzać bardzo często te same rzeczy, żeby wbić do głowy swojemu uczniowi dobre nawyki szachowe. Brzmi to brutalnie może, ale to jest na pewno skuteczna droga, jedna z skutecznych dróg zapamiętywania. Znaczy, nie chodzi mi tutaj, żeby na pamięć coś zapamiętywać, tylko żeby po prostu nabrać dobrych nawyków. Jest F5, no i teraz jesteś mój gościu, dlatego że biję tu i biję tu. Więc wszystko rozwalam w centrum, on za szybko chciał mnie atakować i ma po prostu ogromne problemy. Zobaczcie, jak on zbije, to ja zbijam hetmanem i będą bardzo tutaj wielkie przeciągi. Hetman będzie mógł, może nie tam na D7, ale wszędzie tutaj próbować atakować i jeszcze na E4. Goniec aktywny, wszystkie figury w grze. Wieża ma wolną linię, król niezrozszowany. Zobaczcie, wszystkie figury czarnych, które pozostały, są na 8 linii. To znaczy, że coś tutaj czarne poknociły. Za dużo czasu straciły właśnie na te pionki, może w centrum. No i to też jest no, dla nas dobra wiadomość. Dla przeciwnika wiadomość to jest bardzo kiepska. Więc spokojnie sobie to wykorzystamy i będziemy się tym szczycić, ale też pamiętajmy, że trzeba to starać się dobrze wykorzystać, bo to jest największy chyba mankament wśród szachistów, szczególnie początkujących, że no, uzyskamy dobrą pozycję, nawet zdobędziemy pionka 2-3 lub figurę, a potem przegrywamy, popełniamy jakiś prosty błąd i tyle. Tak zwykle bywa. Skąd ja to znam? Moi drodzy, dobrze, hetman ładnie zagrał, tutaj broni pionka. Myślę, że szach tutaj jest obowiązkowy, żeby przede wszystkim zderoszować króla, żeby król się szybko nie schował. No ale jak król się schowa na D8, no to też super stoimy, bo można wejść wieżą fajnie na pole F7 i hetmana z tempem zaatakować. Następnie zdwoić wieżę na linii F. I też nasza siła będzie ogromna, więc w ten sposób gramy. Istnieje taki ruch wtrącony jak wieża H6, jak najbardziej. Myślę potem, żeby zagrać tutaj i czarne będą miały jeszcze większe problemy z uwagi na atak tu i atak na F8, więc wieża broniąc gońca stoi tu póki co, no paradoksalnie to brzmi, ale jak nie została wyprowadzona, to stoi dobrze, a jak wyjdzie tu, to będzie stała źle, bo tutaj jest konkret, po prostu jest konkret. Wieża F7 robi się gorąco i czarne mają problem. Goniec świetnie stoi, to też jest duży atut, przypominam. No właśnie w zamkniętych pozycjach strategicznie troszkę do tego trzeba podejść. Jak strategicznie sobie fajnie zagramy, no to przeciwnicy będą mieli ogromny problem, bo zwróćcie uwagę, dojście tutaj do końcówki by spowodowało to właśnie, że te pionki są słabe. No hetman B4 próbuje wejść mi tutaj coś zrobić, nie, to nie jest żaden problem, goniec C3, najpierw pięknie się od tego bronimy, pamiętajmy o tym. Oczywiście mógłbym też zagrać wieżą na F1, to też zapewne by działało, ale trzeba by było już bardzo konkretnie liczyć tam jakieś wybicia. Nie chcemy mieć problemów z królem, więc spokojnie sobie zagrywam tutaj, żeby
nie było ataku właśnie na pionka. A teraz powiedzcie mi, gdzie ma zagrać hetman w jakieś dobre miejsce. W następnym ruchu ja sobie będę kosił tego pionka, potem tego z szachem i zaraz jakiegoś tam mata wlepię. Zawsze oczywiście też wstępem, przypominam, nie, to nie wstępem, tylko po prostu mam wejście wieżą na F1. To się będzie dobrze trzymało. No propozycja wymiany hetmanów, rozumiem te propozycje, lecz ja się na nią nie zgadzam. Wybijam pionka na E4 i oddycham z wielką ulgą. Następnie gram tutaj. Oczywiście tutaj coś tam hetman zerka w pionki, ale tu się dobrze trzyma. Tutaj nic się złego nie dzieje białymi. Wręcz przeciwnie, wszyscy są zadowoleni. To znaczy, może nie wszyscy. Czarne nie powinny być zadowolone. No ale właśnie. Należy sobie wypracować sporą przewagę pozycyjną, żeby potem zbierać żniwo w postaci właśnie zbierania materiału. To jest takie życiowe, moi drodzy. Dobra, trochę filozofią zawiało, ale no, chodzi o to, że długoterminowa praca, czyli tak jak gramy sobie właśnie tutaj partię szachową, wypracowuje nam dobrą pozycję, jakąś wolną linię, jakieś słabe pole, jakieś zabezpieczenie właśnie chociażby tutaj, żeby nie wszedł mi hetmanem, a potem zbieramy żniwo, zbieramy te owoce naszej pracy. Oczywiście zdwajam wieżę i próbuję uderzyć w F8. Możliwe, że będzie taki ruch, ale to wtedy ciap na F6 i wszystko dobrze będzie działało. No właśnie. Zastanawiam się, czy w ogóle nie wybić wieżą, żeby tu. A no tak, to będzie lepsze jeszcze, bo wejdę tam i w ogóle straty materialne. Okej, to jest kwestia taktyki. Oczywiście wieżą jakbym zbił, też bym spokojnie tutaj sobie poradził. Znaczy gońcem jakbym zbił, tak, bicie, tu by finalnie stanęło. A tak i tu. W sumie może to by było lepsze. W zasadzie to wszystko jest dobre, więc wszystko dobrze działa. Król idzie sobie tutaj, idziemy hetmanem na E8. I hetman się zasłania, dajemy mata. A jeżeli goni C7, no to w zasadzie też straty materialne są ogromne, nieuniknione. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. 808, proszę bardzo. Jest D4. Ktoś mówił, żeby zagrać holendersko. Dzisiaj było pionkami F, to niech będzie pionkami F. Goniec F4, ok. Wyprowadzenie skoczka na F6. W zasadzie tutaj, czy Birt, czy holenderska rządzi się podobnymi prawami. Można grać sobie przez robienie domku. Można też zagrać przez D6, przez E6. Zrobię domek, tak, żeby to miało sens. Tak jak wcześniej graliśmy Birda. Jest skoczek na F3 i szybka roszada. Ok, no i tak, przeciwnik zagrywa gońcem, gra bardzo, widzę, szybko, figury wyprowadza jak należy. D6, żeby nie wpuszczać żadnej figury, ale też będę przygotowywał posunięcie E5, więc to postaram się przygotować. Skoczek na D7, żeby spróbować zagrać tu. Teraz planem będzie zagranie hetman E8 właśnie z ruchem E5 i potem widełki będą groziły. Znaczy, to będzie też opcja szacha, więc wcześniej można spróbować nawet odejść hetmanem. Hetmanem, królem na H8. To może mieć też sens. Hetman zagrywa tutaj. Zagramy sobie królem na H8, żeby nie było żadnego szacha. Właśnie z planem hetman E8 i tutaj wejście. Się będzie szykować. Może ta kolejność była lepsza w sumie. Jeżeli skoczek zagra tutaj, no to tu nic nie grozi. Wtedy gramy tak. No to tym bardziej hetman schodzi na E8, bo widzimy, że tutaj będzie opcja otwierania linii. Ale już przeciwnik się myli. Zobaczcie, król B1. Mamy E5, wchodzimy na widełki. No i to jest też taki typowy motyw, że niby ktoś ładnie wyprowadza figury, naprawdę ładnie, jakiś tam swoją koncepcję przeciwnik miał, ale widełki są przeoczone. No częsty gość na salonach szachowych, na tym poziomie widełki bardzo często. I zobaczcie, nie ma szacha, więc my po prostu zdobywamy figurę, a to jest ogromnie dużo. W tym wypadku nie chcę ruszać pionka D6, bo kapitalnie broni tego pola, więc ustawiam sobie skoczka w centrum. Niekoniecznie muszę zbić gońca. To nie jest jakiś główny cel, ale chcę ustawić figurę aktywnie. Mogę spróbować przejść też tędy. Mogę też spróbować przejść tędy. Wzmocnić skoczka.
dlaczego by nie, i żeby wprowadzić ostatnią figurę, czyli gońca. Plan jest prosty. Figura więcej, chcemy wyprowadzać swoje, wymieniać i tyle w temacie. Nie musimy jakoś szczególnie szukać i upatrywać tutaj. No właśnie, zobaczcie, podstawił znowu skoczka, więc bierzemy. No podstawkę za podstawką, pewnie złapał się za głowę teraz. No tak to jest już, no podstawka jest, no i zobaczcie, znowu zagrał tutaj, więc wracamy sobie, znaczy znowu F4 i znowu wracamy po prostu skoczkiem na E4. Więc to się dobrze wszystko tutaj kalkuluje, no dwie figury więcej to jest już ogrom. Ogrom to jest duża, duża przewaga. O, trzymamy się tutaj świetnie. Jest wieża F1. Można by w sumie to zbić, ale nie ma takiej potrzeby. Myślę, że wyprowadzenie skoczka tutaj może mieć sens z uwagi na to, że w kolejnym ruchu chcę zagrać gońcem na E6. Zobaczymy, czy zagra D5. To też są osłabienia punktów, przepraszam, dlatego że potem się pojawią kolejne pola, na przykład C5. No i tutaj myślę, że proste. Aha, tutaj, dobra, zostawimy pułapkę. Niech on zbije do końca. Wtedy goniec F5 i traci hetmana. Może nastąpić, bo zdobycie pionka może być kuszące, ale trzeba dostrzec to, że potem goniec się pojawia na polu F5. Możliwe, że to dostrzegł. Skoczek na D5 zagramy. Zobaczcie, celujemy w słaby punkt. Zagrał B3, więc już nie broni tego punktu. Dwa skoczki, świetnie tutaj sobie radzą. Poza tym jeszcze tutaj grożą widełki na E3. No, ze skoczkami może mieć przeciwnik według mnie problem ogromny. To znaczy są dwie groźby oczywiście i wszystko działa świetnie. No właśnie, teraz bijemy sobie tym skoczkiem, otwierając przy okazji gońca. Ten stoi dalej aktywnie, będę miał możliwość zdjęcia gońca. No, tak naprawdę taktyka, nie znowu, na tym etapie. Zwykłe, myślę, że zbicie wieży jest najlepsze. Teraz zwykłe zbicie gońca również jest najlepsze. Goniec D5 z planem, goniec E4, albo po prostu wstawienie hetmana na E6, wprowadzenie wieży na E8, drugiej wieży, celowanie w słaby punkt, czyli pionka na E3. Może być tutaj dobrym rozwiązaniem. Przeciwnik się rzuca, spoko. My to wybijemy ze względu na to, że wieża się fajnie otwiera. Tu jeszcze nam nic nie grozi, jakieś wejście takie może być szykowane. No ale tak jak widać, ja zawsze z tym planem sobie zagram hetman E6 i przy okazji bronię pionka również tego, jeżeli tam hetman chciałby wejść i próbować zbić tu, więc to się wszystko też dobrze zazębia. No przewaga jest tak okrutnie duża, że no właśnie, przeciwnik się poddaje. To dobra decyzja. Dobrze, mieliśmy grać też jakieś inne rzeczy, ktoś tam coś sugerował. Aha, w zasadzie to zagrajmy D4, w sumie D4 chyba mało było grane w speedrunie 4.0. Niech będzie, E4 było też sugerowane, ale myślę, że D4 też zasługuje na swoją tutaj grę. C4, czyli gambit hetmański, kontr gambit Albina, no to tutaj się wybija pionka na E5 zawsze praktycznie. Przepchanie powinno nastąpić, jeżeli przepchanie nastąpi, to znaczy, że przeciwnik jeszcze zna te początkowe ruchy, więc dobrze, no i skoczek na F3, po prostu atakujemy tego pionka. Jeżeli nastąpi C5, co byłoby bardzo złe, to gramy E3. Zagrał przeciwnik bardzo dobrze, skoczkiem na C6, tu myślę, że po prostu przez G3 możemy sobie stawiać gońca na G2 i chcemy szybko zrobić roszadę. Szacha na B4 się w ogóle nie ma co bać, można się zasłonić czy skoczkiem, czy gońcem, to wszystko działa dobrze, tu się nic złego nie dzieje. F6, czyli troszkę gambitowe podejście przeciwnika, więc jak dają pionki w debiucie, ja je biorę z miłą chęcią. Oczywiście widzimy, że tutaj czarne też figurowo będą świetnie rozwinięte, no ale to jest zawsze coś za coś. I tutaj szybka roszada, jestem już z tego powodu zadowolony. No nie, przeciwnik gra szybko, chce coś mi tutaj krzywdę zrobić. Chce coś, ale to powiedziałem. Chce zrobić krzywdę na F2, tu się nie ma czym przejmować. Gramy skoczek na D2. Możliwe, że zagram tutaj i problemy znikają, bo tego gońca będę chciał zdjąć, ewentualnie wejść na E4. Jeżeli nastąpi bicie, w co wątpię, ale może nastąpić, to bije wieżą, tutaj się nic nie dzieje złego. I skoczek na G3, na B3 z atakiem na gońca. No i teraz, jeżeli goniec gdzieś tam odejdzie, to ja zdobywam kolejnego pionka. Jeżeli zagra tu, to ja zdobywam gońca. Może C5 zagrać, no to wtedy tego gońca i tak trzasnę, bo jest bardzo niewygodny.
No i tutaj się też odsłoni fajna akcja. Moja figura również wychodzi bardzo, bardzo aktywnie. Trzeba być pewnym siebie, słuchajcie, podczas gry w szachy, pewnym swojej pozycji. No właśnie tak się też dzieje. Chętnie tego gońca zbijam. Skoczek tam i tak jakiejś wielkiej roli nie spełniał. I zagram po prostu taktycznie. Skoczek H4 z atakiem. On musi po prostu wrócić tu albo zagrać hetmanem. Hetmanem nie może w sumie, bo zbijam gońca potem na C6, więc musi wrócić gońcem, ale tego nie zauważył, więc tak jak mówiłem, taktyka zadziałała. No i goniec na C6. No i teraz tak, wzięcie wieży jest atrakcyjne. Czasami nie warto brać tej wieży, tym bardziej, że ma figurę więcej, bo tutaj mogą być przeciwnika te słabe pola wykorzystane, ale czy na pewno? Myślę, że nie. Teraz tak, bicie gońca byłoby bardzo atrakcyjne, ale bicie wieży. Wiecie co? No zbiję tę wieżę, no zbiję, bo jest to atrakcyjne. F3, nie pozwolę mu tutaj na żadne opcje matowe w takiej postaci. Skoczek E3 to dostanie plombę od razu. I skoczek G2 sobie fajnie zagram. Teraz mogę spróbować przejść troszeczkę do defensywy, ale ja mam wieżę więcej. Jeżeli mam teraz aż wieżę więcej, muszę ją szybko wyprowadzić. Szybko wprowadzić wieżę, żeby też pokazać tę przewagę, żeby one grały. Ale tutaj na razie się ładnie zabunkrujemy, żeby król miał spokój. Oj, dokładnie, to bicie jest dla mnie super. I nawet chyba taki ruch wchodzi w grę. No właśnie, teraz moje wieże wchodzą na wolne linie i będę pokazywał właśnie tę dużą przewagę. Próba wymiany hetmanów. Jak wymieni, no to nie wiem w sumie po co, bo tutaj nie wolno wymieniać z jego strony. No, hetman zagrał tu. Dobra, mamy szacha. Nie muszę wcale od razu zbijać pionka. Tutaj przy okazji bronię pionka tego, bo groziło wzięcie. I dalej wyprowadzę sobie wieżę. Mogę też spróbować tego oczywiście wziąć, nie jest to konieczne, ale wprowadzenie wieży na D1 teraz ma jeszcze więcej sensu. No właśnie, bo tutaj się robi gorąco. Moi drodzy, myślę, że poświęcenie tu jest bardzo dobre, więc tak zrobimy, bo jeżeli tu i wieża zagra tu i on odejdzie, to zbijam wieżę. Oczywiście on ma odejście też na C6, czyli tu. No wtedy zagram tak i potem wieża D3, będę groził go tutaj, będę męczył go po prostu wieżą po linii B i po linii A. Taki sobie wymyśliłem tu szybki plan na zakończenie tej partii. Tak się też dzieje i po prostu wprowadzam szybko wieżę pod aktywność. No król B6, jedyny ruch i tutaj się już w zasadzie można praktycznie poddać. Oczywiście tu jeszcze kilka ruchów może nastąpić, ale to już jest formalność. Po prostu wykorzystaliśmy to, że znowu przeciwnik nie zrobił roszady. Wieża B3 z tempem daje szacha. Nie muszę uciekać od razu hetmanem, jak mi go atakują. Dlatego, że król odejdzie, to mam strzała tutaj. A jak na C7, no to właśnie mam strzała najpierw na B8, bo grożę wzięciem potem wieży. Więc jak on mi zbije hetmana, to ja zbijam wieżę. A jak on tutaj, no to po prostu zachowuje hetmana. Więc figury cały czas pozostają w grze. Jest ich więcej. No ja myślę, że co? Myślę, że no wezmę tego pionka w sumie dla świętego spokoju. No i tutaj, cóż, zagram tak, żeby ten pionek miał swobodę dojścia do hetmana. A wieża tutaj kompletnie króla nie puści, nie ma opcji przełomowych. Mogę sobie spokojnie zagrać tak, ale też mogę tutaj zagrać w sumie. O, zagram, czemu nie? Nie dam mu opcji zagrania A3, ale i tak wieża by zbiła. Po prostu dojdę sobie pionkiem. Zrobię hetmana i będę matował. No dobra, lecimy sobie z kolejną partią. D4 działało dobrze. Może C4. Niech będzie, że partię angielską trzeba zagrać, tylko zobaczymy, jaka będzie odpowiedź przeciwnika. E5, słusznie. Skoczek wychodzi na C3, naturalnie. Pewnie jakiś skoczek C6, dobrze, i skoczek na F3. Różnica polega na tym, że nie mamy tego pionka, tylko na C4, ale to jest żadna różnica. Moi drodzy, tu się pojawia fajna opcja wzięcia pionka, ale to raczej nie działa. Tutaj to tutaj, tam się nic złego nie dzieje, gwarantuję, więc zagramy sobie skrupulatnie, chociaż mogę też tak grać przez partię angielską. Dobra, dla lekcji trzeba w ten sposób zagrać, bo chciałem zagrać E3 z planem D4. No i goniec zagrywa na G2. Jeżeli będzie E4,
to ten pionek będzie bardzo gnębiony. Zrobimy sobie roszadę. Partia angielska wygląda bardzo prawidłowo z jednej i z drugiej strony, czyli po dżentelmeńsku d3, żeby goniec miał swobodę gry, ale też plan jest a3, plan a3 i b4. W ten sposób będziemy chcieli grać. A, widzę, jego działko idzie w tę stronę, ja się w ogóle tym nie przejmuję. Lecimy sobie tutaj z tym panem w ten sposób, b4. No goniec będzie musiał pewnie zagrać tu. No wątpię, żeby tu zagrał. Jak zagra tu, to po prostu go zbije. Oj, no nie wiem, czy on zapomniał o gońcu c5. Pewnie zapomniał. Albo się tutaj może już, że tak powiem, podniecił, że mnie będzie matował. Nie ma żadnych matów, moi drodzy. Żadnych, absolutnie. To świetnie stoi. To jest dobra obrona. Tu nawet nie ma jak hetman wejść. Okej. Skoczek. Mogę wybić nawet skoczka. I nawet mogę sobie pozwolić na skoczek e4. Z próbą wymiany ostatniej figury, która coś tam mogłaby podziałać. No dobra, słuchajcie, no pozycja jest bardzo ładna. Gramy sobie e3, podrywamy centrum. Chcę to poderwać mocno. Nawet sobie zbiję, wieża zbiję, zagram hetmanem na e2 z dobrą obroną i wstawię gońca. Specjalnie też tak zagrałem, żeby otworzyć linię i spróbować oczywiście tutaj coś ugrać. Gram f3, bronię pionka. No i zagram sobie goniec na e3. Oczywiście wieża może zbić na c4. Sobie na to też mogę pozwolić, dlatego że mam aż figurę więcej. F5 będzie kombinowane zapewne. Co? Za bardzo optymistycznie przeciwnik zagrał. Wieża F3. Bronimy tutaj. Mogę też w sumie przejść tak, ale taka obrona też jest w porządku, uważam. G5 może być też grane z jego strony. To wtedy zagramy sobie królem na F2. Jak G4, to tutaj. Ok. Ja myślę, że wieża D1, czyli wyciągnięcie wszystkich atutów. No i hetman D3, i już tutaj tego hetmana będziemy gonić. No, te wymiany są bardzo proste dla nas. Pionki będą skoszone jak trzeba. Wieża F4. No, chyba mu się nie chciało grać, tak te figury wszystkie powymieniał. Przecież to jest bardzo proste dla nas do gry. Może być G5. Ja sobie też mogę pozwolić na stratę tej figury, ale sobie na razie pozbieram te pionki bardzo szybko. Ok, i odetnę króla i będę chciał go tutaj matować. Podchodzę królem w końcówce oczywiście. Mogę sobie pozwolić na bicie. Dlaczego by nie? Bo już wieża więcej, to też po prostu jest to łatwe. I uciekam sobie od razu na A5, żeby skosić tego pionka. I odcięcie po raz kolejny. Król do centrum. I może tak, bo w sumie zamatuje wieżą, chyba będzie szybciej. Okej, to tak. Chcemy, zobaczymy, w którą stronę pójdzie. No i tutaj już będziemy matować. I jest. Moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że to tłumaczenie przydaje Wam się bardzo mocno. Oczywiście na tym poziomie, na którym się znajdujecie. Łapki w górę będą bardzo mile widziane. Komentarz. Serdecznie dziękuję. Przypominam, moi drodzy, o szachowo.pl. To jest sklep, gdzie macie 10% zniżki. Tam są szachownice, książki szachowe. Sam się zaopatruję. Bardzo serdecznie polecam. Pozdrawiam, miłego dnia i do zobaczenia.